postaram się zaprezentować przykład, gdzie jesteśmy na półkuli północnej, a jest 22 grudnia, czyli jest zima. Czyli znowuż wychodzimy od rysunku, żeby sprawa była jasna. Mamy kulę ziemską. Tak, i tym razem sytuacja z zimy, która miała niedawno miejsce, czyli kąt padania promieni słonecznych będzie wynosił 90 stopni na zwrotniku koziorożca. Czyli z punktu widzenia półkuli północnej jest to sytuacja nieciekawa, bo mamy krótki dzień, a długą noc i jest u nas po prostu zimno. No dobra, czyli teraz bierzemy sobie znowuż jakąś przykładową szerokość geograficzną z półkuli północnej. Załóżmy, że będzie to sytuacja, że to jest na przykład 61 stopni i 49 minut szerokości północnej. Co się wówczas dzieje, jeżeli mamy 22 grudnia? No to tak, wykorzystujemy wzór w ten sposób, że bierzemy nasze 90 stopni, od tego oczywiście odejmujemy naszą szerokość geograficzną i z racji tego, że my jesteśmy na półkuli północnej, a słońce w cudzysłowie uciekło nam sobie na południe, czyli jest dalej od nas, no to musimy odjąć wartość zwrotnika koziorożca, czyli 23 stopnie i 26 minut. No i podstawiamy oczywiście do wzoru, czyli mamy 90 stopni, odjąć 61 stopni, 49 minut i odjąć 23 stopni i 26 minut. No dobrze, i teraz chciałam Wam pokazać tutaj taki sposób w zasadzie na to, jak obliczać sobie te stopnie, żeby to tak wszystko ładnie szło i żebyście mieli taką lekkość i wiedzieli, że się nie pomylicie. Więc to tak oczywiście na marginesie, tego nie robimy tutaj w tym głównym zadaniu. No to zobaczcie, tutaj spróbuję sobie zrobić to na przykład na zielono. No to zobaczcie, jeżeli mamy od 90 odjąć 61 i 49 stopni, to możemy sobie podzielić tą wartość 90 stopni na 89 stopni i 60 minut, bo to jest przecież to samo. A teraz wystarczy, że sobie to podstawimy, tak jakbyśmy chcieli odejmować. Oczywiście tutaj musimy osobno minutki odjąć, osobno stopnie. No to 60, to 49, no to od razu łatwo policzyć, że jest to 11, tak? Natomiast od 9 odejmujemy sobie 1, to mamy 8, od 8, 6 to mamy 2, czyli 26 stopni, 11 minut. Dobrze, to nie jest takie poprawne liczenie, to tak jak mówię, gdzieś na marginesie, żeby nam po prostu było łatwiej. Dobra, czyli wracamy sobie do naszego niebieskiego koloru. I teraz już wiemy, że to jest tak, 28 stopni i 11 minut. Minus 23 stopnie i 26 minut. No i znowu jest taka sytuacja, że od mniejszej liczby musimy odjąć większą, więc znowu wróćmy sobie do tego zielonego koloru i spróbujmy sobie znowu w ten sam sposób to tak trochę pokręcić, żeby nam łatwiej się liczyło. Czyli tutaj będziemy mieli 27 stopni i 71 minut. Od tego odejmujemy 23 stopnie i 26 minut. Tak? No i teraz 11 odjąć 6 to jest 5, a tutaj nam została tylko 6, więc 6 odjąć 2 to jest 4, czyli zostanie nam 45 stopni, a tutaj 7 odjąć 3 to 4 i 2 odjąć 2 no to jest 0, tak? Czyli możemy sobie już znowu ten kolorek na właściwy zmienić i teraz zobaczcie, że z tego odejmowania wychodzi nam, że zostało 4 stopnie i 45 minut. I to jest kąt padania promieni słonecznych na tak wysokiej szerokości geograficznej, jaką jest 61 stopni 49 minut na północy, bo to prawie już jest koło podbiegunowe. Już wcale niewiele do niego brakuje, żeby zaczęła się noc polarna. Więc tutaj i tak będzie bardzo, bardzo długa noc w tej konkretnej sytuacji. A za chwilę Was zaproszę na coś jeszcze bardziej skomplikowanego, także w najbliższym odcinku będziemy rozważać jeszcze inne opcje, które możemy zastać właśnie korzystając z tych wzorów, gdzie nie do końca te wzory się sprawdzą, więc zapraszam.